i Pana, Jezusa Chrystusa. Ponieważ Słowo Boże mówi, że tylko w tym imieniu jest zbawienie. Ponieważ nie dano ludziom innego imienia, jak tylko imię Jezus, to On osobiście zbawia każdego człowieka. Bóg mówi tak, że tak bardzo ukochał świat, tak bardzo, że posłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby umarł za moje i za Twoje grzechy. Chce nas zbawić i w momencie, kiedy wykonało się, kiedy Jezus zawołał, wykonało się zbawienie dla Ciebie, dla mnie. Ja 40 lat temu uchwyciłam się tego zbawienia i 40 lat temu Bóg ożywił mojego ducha. Narodziłam się na nowo. Słowo Boże mówi, że zbawienie jest darem Bożym, jest z łaski Bożej, nie z uczynków. Nie za pieniądze, bo Bóg nie jest przekupny. Bóg nie sprzedaje zbawienia. Bóg daje z miłości. Przysłał jedynego Syna, który wziął moje i Twoje grzechy na siebie, na krzyż. I teraz możesz sięgnąć po to zbawienie, wyznając Bogu swoje grzechy, pokutując z całego serca, prosząc, Boże, przebacz moje grzechy i zbaw mnie. I Bóg wie, jak to zrobić. On zbawi Ciebie doskonale. On da Ci swojego Ducha Świętego, da Ci wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności. Bóg nie jest Bogiem sprzedającym zbawienie, ponieważ zapłacił najwyższą cenę. Zapłacił cenę śmierci Jezusa, zapłacił za Twoje i moje grzechy. I to zbawienie już się dokonało. To zbawienie jest dzisiaj. Dzisiaj, kiedy żyjesz, możesz po to sięgnąć przez wiarę, wierząc, że dzieło Jezusa jest dziełem doskonałym. Że przez to dzieło Bóg przebaczy Twoje grzechy. Bóg odnowi Ciebie. Bóg stworzy na nowo w Twoim wnętrzu swojego ducha pośle, abyś był nowym stworzeniem, abyś stał się z grzesznika Bożym dzieckiem, umiłowanym. Nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się oszukać przez religię, przez płacenie za duszę zmarłych, ponieważ nikt nie jest w stanie zbawić poza Jezusem. Tylko On przyszedł na ten świat w jedynym celu, aby umrzeć i aby zbawić Ciebie. Jeśli uwierzysz w to dzieło, jeśli zaufasz Jezusowi, to On na pewno da Ci życie wieczne. On zmieni również Twoje życie. On uczyni Cię swoim dzieckiem. Zbawienie jest tu i teraz. Nie kiedyś, nie może, nie za pieniądze, ale teraz, kiedy będziesz pokutował w swoim sercu i powiesz Bogu, Panie, jestem grzesznikiem i chcę zaufać ofierze Jezusa i chcę być zbawiony, proszę, przebacz moje grzechy i zbaw mnie. On to uczyni na pewno. Więc albo uważasz, że Jezus jest Synem Bożym, świętym, bez grzechu, tym, który nie może kłamać, tym, który mówi całą prawdę, albo uważa, że jest kłamcą, więc nie przyjmujesz jego ofiary, bo może ksiądz, bo może pastor, bo może ktoś wymodli twoje zbawienie. To jest kłamstwo diabelskie, żeby odciągnąć ciebie od zbawienia. Ale Bóg mówi w swoim słowie, że nie ma innego Zbawiciela, tylko Jezus Chrystus. Tylko ten, który wziął Twoje i moje grzechy na krzyż, na siebie. Święty, bezgrzeszny Boży Syn umierał za Ciebie. I teraz możesz dziś, w tej chwili, możesz przyjąć to zbawienie.
przez wiarę, ufając w Jego dzieło, ufając w to, co uczynił i ufając w Jego zmartwychwstanie, że przyjdzie dzień, kiedy zbudzi Twojego ducha do życia z Bogiem. On to uczyni natychmiast, kiedy ukorzysz się przed Bogiem, przyznasz się przed sobą i przed Nim, że potrzebujesz ratunku, że jesteś grzesznikiem, ponieważ Bóg mówi, że za każdy grzech jest śmierć, nie tylko fizyczna, ale śmierć duchowa, jest piekło, więc sam decydujesz, czy chcesz spędzić wieczność z Bogiem w radości, w pokoju, w życiu wiecznym, wiecznym szczęściu, czy chcesz wejść do ciemności, do mocy, której nie da się odwrócić. Po śmierci nie możesz się zbawić. Po śmierci nic się nie wydarzy. Tu za życia decydujesz, kiedy i gdzie zaprosisz Jezusa. Ale żeby to uczynić w pełni, potrzebujesz pokutować. Potrzebujesz odwrócić się od swoich grzechów całym sercem, a Bóg uczyni resztę. Bóg jest wierny, Bóg jest dobry, jest prawdomówny, jest cudowny i On jest jedynym Zbawicielem. Więc proszę, nie odrzucaj Bożej oferty, nie odrzucaj Zbawiciela, który umierał za Ciebie w ciężkich męczarniach. Nie odrzucaj tego, który zapłacił swoim życiem za Ciebie, ale przyjmij przez wiarę Jego przebaczenie grzechów i Jego zbawienie i życie wieczne, bo Bóg mówi prawdę i tylko w Nim jest prawda, tylko w Jezusie jest prawda i życie wieczne. I zdecyduj dziś, czy chcesz żyć na wieki wieczne w miłości Bożej, w Jego obecności, czy chcesz trafić do piekła. Jeśli chcesz odrzucić ofiarę Jezusa, to sam siebie skazujesz na wieczne potępienie. Nie ma innej drogi zbawienia. Tylko tu i teraz, tylko dziś, bo jutra może nie być dla wielu z nas. Jutra może nie być. Dlatego nie gardź Zbawicielem, nie pogardzaj Jego ofiarą, ale wyznaj Jemu swoje grzechy i poproś Go o zbawienie, a On to uczyni z wielką radością. Niech Bóg błogosławi Wasze życie. Amen.